Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Międzynarodowe Dni Tanga w Łodzi. Zaczynamy cykl warsztatów i innych wydarzeń festiwalowych. Dzisiaj poprowadzimy dla Państwa lekcje dla początkujących, dla osób, które jeszcze tanga nigdy nie tańczyły, a poprowadzimy ją razem z Jakubem Kamil. I Małgorzatą Chojnacką. Zapraszam. Na początek chcielibyśmy powiedzieć kilka słów w ogóle o tangu. Czym jest tango? Tango tańczymy zawsze z partnerką lub z partnerem. Partner może być, znaczy musi być lider. Musi być lider i podążający. Czyli wybieramy, kto jest liderem, a kto jest podążający. Jeżeli chcą tańczyć dwie panie, czy dwaj panowie, wybieramy, kto jest liderem, kto jest podążający. Dzisiaj ja jestem liderem. Wyjątkowo. Nie tak jak w domu. Dobrze, zacznijmy od samego początku. Tango to przede wszystkim chodzenie. Chodzenie w uporządkowanym ruchu. Ruchu po okręgu. Ruch po okręgu, czyli jeżeli idziemy na milongę, a tak się nazywają te wieczory, te spotkania, na których tańczymy tango, podobnie jak salseros mają salsoteki, czy jak nasi rodzice chodzili na dancingi, tak, ludzie, którzy tańczą tango, mają milongi. Dokładnie. Na milongach tańczymy zawsze w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i po okręgu. Czyli w tym kierunku i po okręgu. Wypełniamy całą salę, wypełniamy cały parkiet i chodzimy wokół sali. Tak. Oczywiście na milongach jest zazwyczaj więcej niż jedna para, więc ten układ i ta umowa między nami, że chodzimy w określonym kierunku, jest bardzo ważna. Żebyśmy na siebie nie wpadali. Dobrze. Zacznijmy zatem już nie pogadankę, a lekcję, więc pospacerujmy do muzyki. Na razie każdy sam. Muzyka. Za chwilę będzie i krok za krokiem. Idziemy. Jesteśmy wyprostowani. Stawiamy nogi swobodnie, tak jakbyśmy chodzili po ulicy. Cayeron a pedazos, pronto volveré, dijo al partir, loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que tanto tiempo ha transcurrido sin volver, siento que he perdido su querer. Jamás retornarás, lo dice el alma mía. No dobrze, oswoiliśmy się z rytmem, oswoiliśmy się z muzyką, popróbowaliśmy sobie pochodzić najpierw sami, potem spróbowaliśmy pochodzić sobie razem w parze. Co jeszcze możemy fajnego zrobić? Poćwiczmy sobie jeszcze chwilkę chodzenie. A ja mam takie pytanie. Proszę bardzo. A skąd wiemy, jak zacząć to chodzenie w parze? Bo wiadomo, że jak chodzimy sami, no to możemy sobie sami zadecydować, z której nogi zaczynamy ruch. No a właśnie. Jak to zrobić, jak tańczymy razem? To jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję. Ja też się zastanawiam, z której nogi zacząć. Natomiast tango daje nam pewne możliwości.
Tango jest tańcem improwizowanym, więc możemy tutaj, mamy tutaj pewną dowolność, aczkolwiek dowolność bardzo usystematyzowaną. To znaczy, ja muszę pokazać partnerce, z której nogi ja chcę zacząć. Czyli tak naprawdę mogę zacząć albo z lewej, albo z prawej. Ale cóż muszę uczynić, zanim zacznę tańczyć tango? Wspólny balans. W momencie, kiedy przenoszę ciężar ciała z jednej nogi na drugą, przenoszę jednocześnie ciężar ciała mojej partnerki. Kiedy to uczynię, pozostaję na tej nodze, na którą przeniosłem ciężar ciała, a z wolnej nogi rozpoczynam tańczyć. Tak samo wtedy u partnerki już wiem, że noga przeciwległa jest wolna i mogę bezpiecznie zacząć wyprowadzać krok do przodu. Czyli jeszcze raz poćwiczmy balans. Z lewej na prawo. Moja lewa, moja prawa. Zauważcie, nie powinniśmy się w tym momencie bujać na boki. Tego nie robimy. Nie bujamy się na boki, jak również nie kręcimy biodrami. Tak? Bo wtedy też zmieniam ciężar ciała, ale to nic nie daje, w sensie partnerka tego nie poczuje. Muszę to zrobić w ten sposób, żeby partnerka wyraźnie poczuła przeniesienie ciężaru ciała, a żebyśmy pozostali oboje prosto. Kiedy chcemy rozpocząć tango, wystarczy, że uczynimy to jeden raz. To znaczy, podchodzę do partnerki, nie wiem, na której ona jest nodze, wystarczy, że wykonam jeden ruch. Raz. Wtedy oboje jesteśmy po właściwej stronie, po tej samej stronie i w tym przypadku zaczynam już prawo. Czyli ten balans to jest tak naprawdę taka odwrócona litera U, którą rysujemy naszym ciałem. Zaczynamy od nogi, przechodzimy przez centrum ciała i stajemy na drugiej nodze, tak? Czyli odbijamy się z nogi, to U przechodzi przez nasze ciało i kończy się, zakorzenia się podłodze razem z drugą nogą. I tak zostajemy. Ta noga, którą uwolniliśmy, to będzie noga, z której zaczniemy chodzić. Dobrze, czyli już wiemy, z której nogi zacząć. Zastanówmy się teraz, co jeszcze możemy zrobić. Czyli mogę zacząć chodzenie do przodu z lewej bądź mojej prawej nogi. Nie ma to znaczenia. Muszę tylko partnerce pokazać dokładnie, jak chcę to zrobić. Ale teraz zróbmy sobie takie ćwiczenie. Skoro przeniosłem ciężar ciała, to czy muszę iść do przodu? Czy mogę iść w innym kierunku? Czy mogę pójść do boku? No jasne, spróbujmy zatem wyprowadzić krok do boku. Balans. Ta strona jest wolna. Wychodzę do boku. Po wyjściu do boku pozostaję na nodze, na którą właśnie wszedłem. Wyprowadzam krok do przodu i dalej. Zatrzymuję się, wyprowadzam krok do boku, kontynuuję ruch do przodu. Oczywiście do przodu dla partnera. Do boku i kontynuuję ruch do przodu. Spróbujmy zatem teraz z muzyką pochodzić chwilę do przodu, zatrzymać się, wyprowadzić krok do boku i kontynuować. Tak. Tiene ta soledad, que nombro noche y día, porque te fuiste de mi lado y tanto la has destrozado, mi corazón. Cama retornará, lo dice el alma mía, y aunque muriendo está, te espera sin cesar.
Znakomicie, udało się? Oczywiście dla pani jest tutaj sytuacja trochę mniej komfortowa, bo chodzimy w tanku praktycznie cały czas do tyłu. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajone. Mamy poczucie kompletnego braku kontroli i często na początku towarzyszy nam strach, że na kogoś wyjdziemy, że się przewrócimy. Nie jest to ruch naturalny. Ale z czasem, w miarę nauki, staje się on naturalny. Szczególnie jeżeli mamy zaufanie do partnera i wiemy, że on nie wprowadzi nas na kolumnę albo na parę, która tańczy przed nami. Zaufanie to podstawa w tam. A jest to kolejna bardzo istotna kwestia. Jeśli pójdziemy na milonga, a do czego bardzo zachęcam, żeby taką milongę odwiedzić, bez względu na to, gdzie mieszkamy, ponieważ zaufajcie mi Państwo, że tych miejsc, gdzie można potańczyć tango, jest zaskakująco dużo już w Polsce i praktycznie każde większe miasto takie miejsce posiada. No, musimy jednak pamiętać, że chyba jeszcze chwilę musimy poczekać, żeby uczestniczyć w takich milongach pełną parą. Natomiast no, w ramach naszego festiwalu są milongi online, więc będzie ułożona przez wspaniałych DJ-ów muzyka, do której będzie można potańczyć, ale u siebie w domu, dokładnie. Dobrze, wracamy do naszej lekcji. Pochodziliśmy sobie do przodu, pochodziliśmy sobie do boku. Wiemy, z której nogi zacząć. Co jeszcze? Omówiliśmy dwa kroki tak naprawdę, czyli krok do przodu dla mnie, to partnerka oczywiście idzie do tyłu, i do boku. Czy mogę pójść do tyłu? Moje pytanie. Czy ja mogę pójść do tyłu jako partner? Mogę. Ale muszę pamiętać o jednej rzeczy, że idąc do tyłu, właśnie na tej milondze mogę wejść na czyjąś partnerkę. Pamiętajmy, że za nami tańczy też jakaś para, gdzie w tym momencie partner, który znajduje się przede mną, może nadepnąć moją partnerkę. Tej sytuacji chcielibyśmy uniknąć, dlatego krok, który czynimy do tyłu, powinniśmy robić z dużą ostrożnością i pewnością, że nikt w tym momencie za nami blisko się nie znajduje. Dobrze, mamy zatem trzy kroki do wyboru. Krok do przodu, krok do boku i krok do tyłu. Do przodu już przećwiczyliśmy. Do boku też już wiemy. Czy ja w tym momencie z wolnej nogi mogę pójść do tyłu? Tak. Pod warunkiem, że jestem pewien, że za mną nikogo nie ma i że to jest praktycznie ostatni krok w tym kierunku, który już robiłem. Nie robimy kilku kroków do tyłu. Jest to efekt, ten sam efekt, który byśmy uzyskali na rondzie. Na rondzie, na polskim rondzie, jadąc samochodem, wyobraźcie sobie Państwo, rzucamy bieg wsteczny i jedziemy sobie do tyłu. Oczywiście, jeżeli będziemy tą jazdę tak kontynuować, wiadomo, czym to się skończy. Pomijam fakt, że jest to zabronione, tak samo jest zabronione taki taniec na milondze. Ruch jest zawsze uporządkowany, ukierunkowany, dlatego krok do tyłu polecamy, żeby robić jeden. Ćwiczymy. Krok do przodu, mogę się zatrzymać, mogę zmienić na krok do tyłu. Po tym kroku idę bądź do boku, bądź z powrotem do przodu. Do boku mogę wybrać, mam wolną tą nogę, mogę iść do tyłu. Do boku, do przodu, do tyłu, tym razem z mojej lewej. Wybieram sobie sam kierunek, czyli stojąc na jednej nodze, przypominam, tą mam wolną, partnerka ma przeciwległą wolną, mam trzy kierunki do wyboru. Mam przód, mam bok i mam tył. Tak? Każdy ten krok muszę pewnie wykonać. Raz i zmienię. Hop i do. Tutaj takim problemem, który często się pojawia u osób, które zaczynają przygodę z tangiem, jest taka konfuzja, która powstaje po wykonaniu jednego kroku. Na przykład, dajmy na to, Kuba poprowadzi mnie jeden krok do tyłu,
pauzę. Ta pauza nie oznacza, że przenosimy ciężar ciała. Bardzo często jest tak, że pary, które zaczynają tańczyć, po wykonaniu tego kroku i w pauzie, jeden z partnerów staje na nodze, którą dociąga. W momencie, kiedy stanę na tej nodze, drugą nogę mam wolną i to nie jest już wtedy przeciwległa noga do mojego partnera. I wtedy bardzo często zaczynamy się mylić, deptać, czyli, i pojawia się frustracja. Czyli wykonujemy normalny krok za krokiem, z przeniesieniem pełnym ciężaru ciała, ale nie podmieniamy nogi w momencie, kiedy się zatrzymamy. W momencie, kiedy się zatrzymamy, pozostajemy sobie na tej nodze, którą wyprowadziliśmy. Czyli zobaczcie Państwo, teraz jest pauza, ale ja cały czas stoję tutaj, Kuba też jest po tej stronie. Te nogi mamy cały czas wolne. Ta pauza może być dłuższa, krótsza. Jeżeli partner nie da żadnego sygnału, nie poprowadzi do zmiany ciężaru ciała, cały czas zostajemy na tej nodze, na której, którą postawiliśmy jako ostatnią. Tak, poćwiczmy troszeczkę ten element, poćwiczmy sobie te momenty zatrzymań, tak? Czyli te pauzy, o których mówiłam o Gosia. Zatrzymanie, ta nóżka wolna i lecimy dalej. Zatrzymanie. I tak dalej, i tak dalej. Inną sytuacją jest, jeśli chcemy na przykład zrobić balans po zatrzymaniu. Wtedy czytelnie przenosimy ciężar ciała partnerce, tak jak wspomnieliśmy o tym wcześniej. Na razie popracujmy z samym po prostu chodzeniem krok za krokiem. Z muzyką. Zapraszamy. La ciudad, qué triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan cruza tus afiches, carcajadas de carbón, risa que parecida la confianza del alcohol, llantos hechos, canto para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambaracha de caricia, donde cuelga la ilusión, triste sí, por ser nuestra. Triste sí, porque sueñas tu alegría, es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa y con pálida luz vivís llorando tu tristeza. Triste sí, por ser nuestra. Triste sí, por tu cruz. Zaczęli się już kłócić.
Normalne. Bo na przykład się depczą. Co zrobić, żeby się nie deptać? No właśnie, przede wszystkim musimy wyprowadzić ten krok. Troszkę tak, jak normalnie ćwiczymy po ulicy, natomiast niestety czasami jak zaczynamy tańczyć, to zaczynamy tańczyć. W naszej głowie też pojawia się, teraz ja będę w jakiś szczególny sposób nadaktywny, bo ja tańczę. A tu tak naprawdę kluczową sprawą w tangu jest właściwe chodzenie. I pierwsza rzecz, o której muszą pamiętać panowie, to, że wyprowadzając krok, nie wychodzimy samą nogą. Jeżeli nawet instruktor mówi zrób krok, to nie znaczy zrób krok, wypuść nogę. Jest to moment, w którym zapewne bez informacji przekazanej partnerce po prostu wyprowadzając nogę, po prostu ją nadepnę. Więc najpierw musi pójść informacja dla partnerki, że wychodzimy, że idziemy, tak? Czyli tak naprawdę informacja wychodzi z naszego centrum. Zaufajcie mi Państwo, że w momencie, kiedy chodzicie po ulicy, robimy to w ten sam sposób. Nikt z nas nie chodzi przecież najpierw noga, a potem ciało. Zawsze idzie najpierw ciało. Więc jeśli pójdzie ciało, to jest już sygnał dla partnerki, żeby poszło. Tak? To jest sygnał dla partnerki, żeby poszło. Jeszcze nie wyprowadziłem kroku. Oczywiście muszę uważać, żeby nie zacząć robić czegoś takiego. Tak? No bo wtedy moje ciało będzie wyprzedzało nogi. Wszystko musimy zrobić symetrycznie. Bardzo fajnie, naturalnie to synchronizować, będąc pewni w podłodze. Czyli ten początek jest niezwykle ważny. I tutaj uwaga dla pań, stojąc w objęciu, nie patrzymy na nogi partnera, nie patrzymy, co on robi tam na dole, żeby wiedzieć, kiedy zacząć ruch. Jesteśmy skoncentrowane, tak jak Kuba powiedział, na jego centrum. I tutaj z centrum odbieramy sygnały. To jest nasza informacja. Więc pierwsze, co czuję, to jest ten balans, o którym mówiliśmy. Wiem, z której strony, na której nodze stoi Kuba. Przenoszę ciężar ciała razem z nim. Ustaliliśmy sobie, że jesteśmy po tej stronie. Ja jestem na nodze lewej, Kuba jest na swojej nodze prawej. Te nogi mamy wolne, tymi nogami będziemy zaczynać tańczyć. I teraz w momencie, w którym czuję, że Kuby klatka piersiowa delikatnie zaczyna na mnie napierać, delikatnie, nie czekamy do ostatniego momentu. Zobaczcie, panie, nie czekamy, aż tutaj zmieni się odległość między nami i dopiero wtedy wychodzimy. Nie, nie, nie. W momencie, w którym czuję pierwszy impuls, wysuwam nogę. Nie znaczy to, że wysuwam nogę i od razu na niej staję. Czyli nie robimy czegoś takiego. Bo wtedy, straciłem kontakt z partnerem. Bo wtedy ta odległość między nami się zwiększa i tracimy kontakt, który w tangu jest bardzo ważny. Wysuwamy nogę i czekamy, aż partner poprowadzi nas do tego kroku. Kończymy ten krok razem. Jest to wbrew pozorom łatwiejsze, niż gdybyśmy miały ten krok wykonać same. Ponieważ cały czas tutaj jest energia od partnera i ta energia pomaga nam tańczyć. Ta energia jest również dla nas informacją, czy krok ma być długi, czy krok ma być krótki. Jeżeli impuls ze strony partnera jest malutki, to ja nie wysuwam nogi daleko. Tylko proporcjonalnie do energii, którą dostała partnerka. W tym momencie, kiedy partner czuje, że partnerka wykonuje ruch, czuje, więc wie, że może wprowadzić ten krok. Że jest bezpiecznie, że jej nie nadepnie. I tutaj chciałbym przestrzec od razu panie przed kilkoma rzeczami, które mogą się pojawić na początku, a z którymi powinnyśmy walczyć. To znaczy, w momencie, kiedy partner
kiedy partner prowadzi nas do tyłu, żeby nie złamać się w pół, to znaczy, żeby nagle się nie wychylić, ponieważ wychylając się partner wejdzie nam i tak na nogi, tak? I tak się pewnie spotkamy gdzieś tutaj, no i już zaczyna się robić jakiś dyskomfort podczas tańca, więc sylwetka powinna pozostać wyprostowana, tak? I w momencie, kiedy wychodzimy, to w tej naszej tak zwanej osi, tak? Osi kręgosłupa, wyprowadzamy kolejne kroki. Kolejnym błędem, który może się pojawić, to jest wyprowadzanie nogi tak od góry, tak? Czyli zaczynamy tak celebrować ten krok, jakbyśmy chodziły w jakieś niewidzialne stopnie, jakby za nami były. Więc nie prowadzimy stóp z góry, tylko te stopy powinny się prześlizgiwać milimetr nad podłogą, tak? My powinniśmy cały czas w tańcu tej podłogi szukać. Kolejną ważną informacją jest to, żeby stopy prowadzić blisko siebie. Tak? Czyli nie powinniśmy chodzić szeroko. Stopy powinny być blisko siebie. Spróbujmy zatem teraz z muzyką pobawić się tymi naszymi krokami jeszcze raz, pamiętając o postawie, o równowadze, o tym, jak wyprowadzić krok we wszystkich możliwych kierunkach. Do boku, do przodu, do tyłu. O. Za chwilę powiemy więcej o tym objęciu i o tym, jak powinniśmy stać. A później jeszcze parę kroków. Spróbujcie Państwo w tym kolejnym tangu popracować też mówię do panów, spróbujcie panowie popracować z energią z klatki piersiowej, czy spróbujcie zainspirować partnerkę do krótszego albo do trochę dłuższego kroku, dając więcej energii. Spróbujcie się tym pobawić. Lo que le espera, que no sabe dónde va, rechazaba tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos, por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros, los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos, noche a noche derrochaba, entre copa, baile y barra, esta vida que se va. Trasnochando conocí el nombre que vos sabés, no quisiera repetir lo que anoche te conté, todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí y que ya no quiero ver, vos que todo lo sabés, mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tiras o la rompes. Para mí lo mismo da, vos hacés lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensar lo que ella fue. Thank you.
wspomnieliśmy o kwestii odległości między nami. Tak jak powiedzieliśmy, staramy się, żeby ta odległość była cały czas mniej więcej taka sama, aczkolwiek taka sama w sensie taka, z jaką zaczynamy tańczyć, czyli taka, jaką mamy na starcie. Natomiast jeśli chodzi o możliwe odległości między nami, możliwe kombinacje, możemy tańczyć w tak zwanym bliskim trzymaniu, czyli wtedy jesteśmy tutaj praktycznie, nie ma między nami przestrzeni, to nie znaczy, że na sobie leżymy. Nadal każdy z nas stoi w swojej własnej osi. Natomiast my na początek dla Państwa proponujemy jednak pewien dystans, ponieważ z doświadczenia wiemy, iż zaczynanie nauki tanga w bliskim trzymaniu nastręcza jeszcze więcej problemów niż te, które już i tak mamy, zaczynając tańczyć. Choć docelowo rzeczywiście tańczymy tango w bardzo takim bliskim, zamkniętym, w takim ciepłym objęciu, jest to tak naprawdę mocno przytulenie tańczymy na milongach i najczęściej no, tak to wygląda. I tak jak wspomniała Małgosia, ten styl jest bardziej wymagający, dlatego żeby załapać postawę na początku i żeby odnaleźć tą własną oś, uczynimy to szybciej w momencie, kiedy będziemy tańczyć bardzo fajnie. No i tutaj kilka słów. Tak jak wspomniałem, stopy są blisko siebie, sylwetka wyprostowana, kolana są lekko ugięte, lekko, one są praktycznie odblokowane tylko. Staramy się pewnie stawiać kroki na ziemi. Staramy się pozostać prosto na podłodze. Co dalej? Niezwykle istotnym elementem jest tutaj klatka piersiowa, która powinna być wyprostowana. Natomiast nie powinniśmy mieć w ten sposób odchylenia troszkę jak w tańcu towarzyskim. My pozostajemy idealnie prosto, z lekkim wskazaniem nawet, że będziemy szli ku sobie, a nie, że będziemy napięta i będziemy się odchylać. My zostajemy generalnie na śródstopiu, tak? Dobrze, co dalej? No objęcie, już powiedzieliśmy, że jest jakaś tam potrzebna przestrzeń między nami, natomiast nie tworzymy tej tak zwanej ramy, nie wyginamy gdzieś łokci. Łokcie pozostają ciężkie, one pozostają w dole, tak? Tak jakbyście Państwo mieli ciężarek przyczepiony do łokci i ten ciężarek cały czas ciągnie na łokieć w dół. Jeśli podniesiemy łokieć do góry, zobaczcie Państwo, że podniosą się ramiona. Tak? Czyli podnosząc łokieć, podnosi się ramię. Musimy pozostać z ramieniem nisko. Cały czas, i to jest bardzo ważne, pomimo że eksponuje klatkę piersiową, to ramiona pozostają cały czas luźne. I w ten sposób, w takim objęciu, możemy razem zacząć podróżować. Jeśli chodzi o moją prawą rękę, ona spoczywa tutaj, gdzieś pod łopatką partnerki, tak? Pod jej lewą łopatką. Objęcie partnerki, no to tu jest już kwestia i stylu, i no, powiedzmy do dyskusji. Czasami wchodzą w grę różnice wzrostu. Czasami jeżeli niska partnerka tańczy z bardzo wysokim partnerem, wiadomo, że ona go nie obejmie tutaj w tym momencie. Nie ma możliwości. Docelowo fajnie jest, jeżeli byśmy się objęli, tak? Zwłaszcza w bliskim trzymaniu moja ręka wtedy będzie spoczywała już pod prawą łopatką partnerki. Natomiast w otwartym ona będzie gdzieś pod lewą. Natomiast jeśli chodzi o panie, zostawiamy to dla Was, dla pań, żeby to było po prostu wygodne. Nawet ta ręka może być tutaj, jeżeli facet jest po prostu bardzo duży. No i jeśli facet jest drobny, możemy spróbować go objąć, będzie na pewno nam bardzo miło. Ważne jest, żeby, odwróćmy się może, żeby było z tej strony. Ważne jest, żeby ta ręka, lewa ręka, pań, spoczywała swobodnie tutaj na ramieniu partnera. Czyli też nie napinamy tej ręki, nie łapiemy partnera kurczowo. Broń Boże, nie zahaczamy tutaj o łopatkę i nie ciągniemy go. Tak jest, żadnej walki, staramy się ze sobą współpracować, brać jego energię, tak, a panowie starają się energię przekazywać. Czyli ja prowadzę, partnerka podąża. I w takim to oto objęciu prawidłowo możemy sobie podróżować.
poćwiczmy sobie przez chwilę bez muzyki, tak? Popatrzcie Państwo, jak to wygląda w objęciu, ok? My sobie będziemy tutaj chodzić i wykorzystajmy tą chwilę na to, żeby razem pospacerować sobie w pełnym już objęciu. Nasze dłonie, one też powinny się spotkać w połowie drogi mniej więcej pomiędzy nami lub nawet troszkę bardziej u partnera czasami jest dopuszczalne. Niedopuszczalna jest sytuacja taka, że partnerka gdzieś ściąga tą rękę albo ja tą rękę gdzieś napieram. To powinno być na stałe pomiędzy nami. Nie ma sytuacji, w której partnerka tańczy w ten sposób. Na stałe to nie znaczy, że mamy tutaj się jakoś bardzo usztywnić. Na stałe oznacza, że nie wiosłujemy tymi dłońmi, tak? Nie robimy tutaj żadnych takich ruchów, które rzekomo mają nam pomóc panom w prowadzeniu, paniom w utrzymaniu równowagi. Staramy się, żeby te ręce były tutaj połączone luźno, żeby, to jest ważne, żeby partner mógł w prawidłowy sposób przekazywać nam informacje i impulsy. Nawet przy bardziej dynamicznych technikach stara się, żeby to wszystko, co tu jest, pozostawało niezmienione, tak? Dzięki teraz staram się troszeczkę dynamicznie prowadzić partnerkę i tutaj nie ma w żadnej z tych sytuacji tego typu rzeczy. Tego nie robimy. I teraz jak już macie Państwo te wszystkie informacje, że stoimy na śródstopiu, że myślimy o osi, że kolana mamy luźne, że nie pochylamy się, że tutaj w odpowiedni sposób mamy ułożone ręce. Jeżeli czujecie, że zaczynacie sztywnieć i myśleć tylko o tym, co tutaj zrobić ręką, co zrobić z ręką, co zrobić z głową i jak się ułożyć, zacznijcie Państwo oddychać. Nie zapominamy o oddychaniu. Oddech nam bardzo pomaga. I spacer. Oddech i spacer. Znakomicie. Przechodzimy do kolejnych ćwiczeń. Wiemy już, jak stać, wiemy, jak się obejmować. Kolejne kroki. Spróbujemy sobie zrobić krok, który nazywa się oczo do przodu. Oczo do przodu najczęściej będzie oczywiście tańczyła partnerka, no ale partnerka musi być do tego kroku oczywiście dobrze przez partnera poprowadzona. Bardzo ważne jest tango, żeby dawać czas partnerce na zrobienie danych ćwiczeń, danych figur. Nie możemy zapominać jednak o tym, że to partner ją do tego zaprasza, a później daje jej czas na to, żeby mogła swobodnie skończyć. Zatrzymujemy się na nodze prawej. Na mojej prawej. Partnerka stoi na nodze lewej. Mamy obie te nogi wolne. I zapraszam partnerkę na moją prawą stronę. Partnerka wykonuje krok. Rotuje się. Partnerka wraca naprzeciw mnie. I wychodzimy. Spróbujmy jeszcze raz. Idziemy do przodu. Wyprowadzam krok na moją prawą nogę. Lewa noga dołącza. Nie staję na lewej nodze. Staram się być prosto i stabilnie. Zapraszam partnerkę obok siebie. Widać? Zapraszam. Pokazuję jej drogę. Mówię, chodź. Chodź tutaj. Zapraszam cię tutaj. Rotacja. Partnerka łączy stopy i obraca się. Zapraszam partnerkę z powrotem przed siebie. Wychodzę lewą nogą, która cały czas była gotowa do wyjścia. Popatrzmy jeszcze raz. Na prawą nogę. Zapraszam partnerkę, robi krok. Obraca się. Wraca. Wychodzimy. Spróbujmy z innego ujęcia.
Może mi powtórzyć ćwiczenie? Bardzo ważna informacja. Staramy się partnerki nie szarpać, nie wciągać na siebie. Jak również staramy się nie używać tej ręki do tego, żeby zrobić coś takiego. Widzicie, to jest jakby pewna zbieżność. Ja muszę partnerkę zaprosić tu, tak? Więc ta ręka nie powinna mi pójść tam, w tamtą stronę, do tyłu. Zapraszam, tu dokręcam partnerkę. Te dłonie są cały czas pomiędzy nami. Popatrzcie jeszcze raz. To, to. I wyjść. I tak dalej. Czyli tak naprawdę dla pań są to dwa kroki do przodu, które, pomiędzy którymi znajduje się pivot, czyli takie lekkie dokręcenie. Obrót na stopie, tak. Obrót na stopie. Ten pivot jest nam potrzebny, ponieważ w momencie, w którym znajduje się naprzeciwko... Zróbmy może w ten sposób. W momencie, w którym znajduje się naprzeciwko partnera... Okej, okay, dobrze, tak. W momencie, w którym stoimy naprzeciwko siebie i wiem w głowie, że będziemy wykonywać oczo, po prostu jeżeli nie wykonam tego pivotu i po prostu pójdę nogą, to zobaczcie Państwo, może się zdarzyć, że wejdę na kuby stopy, może się zdarzyć, że zrobię jakiś taki koślawy krok, w którym mnie będzie bardzo niewygodnie. Więc żeby ten krok był wygodniejszy, żeby go zaadaptować do naszych potrzeb, wykonujemy lekki skręt na nodze, na której stoję, czyli na nodze lewej, i dopiero wtedy mam drogę wolną, mogę pójść prawą nogą do przodu. I tutaj również. Najpierw jest skręt, i teraz to już tak naprawdę jest dla mnie krok do przodu. Natomiast w głowie cały czas partnerka marzy, tańczy jednak z partnerem, i to, że idzie gdzieś tam, nie jest tak istotne jak to, że my tańczymy jednak w objęciu razem, i że ona jest tutaj w pewnym takim zamkniętym kręgu, nazwijmy to, tak? Że ja ją prowadzę, że ją zapraszam, że ją cały czas obejmuję. Ona nie powinna z tego objęcia gdzieś tam nagle uciec. Drogie panie, pozostajemy w objęciu. Kolejna rzecz w tango, która trochę brzmi jak taki frazes, że tango dzieje się między dwojgiem ludzi. Tak naprawdę nie powinniśmy do końca tańczyć gdzieś na pokaz, czy myśleć o tym, jak to będzie wyglądało, jak ktoś z boku patrzy. My powinniśmy w jak największym komforcie pozostać ze sobą, po prostu ze sobą. Także zachęcamy do tego, żeby tańczyć dużo razem, dużo ćwiczyć. Bardzo często właśnie przy oczo pojawia się ten problem, o którym mówiliśmy wcześniej, że panie przenoszą ciężar ciała z jednej nogi na drugą i gubią się w tym oczu. Czyli zobaczcie Państwo jeszcze raz. Prawą nogą wychodzę do przodu, dołączam lewą, wykonuję pivot i teraz wychodzę lewą, przenoszę ciężar ciała na lewą nogę, dołączam prawą i dokręcam się do partnera. I potem już normalnie. Potem już możemy kontynuować ruch po okręgu. Spróbujmy poćwiczyć teraz z muzyką. Thank you.
Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar y comprender que no venderás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Okej. Udało się? Mamy oczy do przodu? Znakomicie. Popróbujmy zatem zrobić teraz taką sekwencję, w której partner będzie wychodził na zewnątrz partnera. To znaczy na zewnątrz. No taki popularny outside, to znaczy jeżeli teraz szedłem za nogami partnerki, tak szedłem w takim jednym torze, nazwijmy to, w którymś momencie prawą nogą wychodzę, ale na zewnątrz partnerki. Widać? Idę po zewnętrznej stronie partnerki. Dla pani nic się nie zmienia. Tak, to partner musi cały czas prowadzić partnerkę, ona musi czuć cały czas od niego energię do tego, żeby szła do tyłu. Na zewnątrz i lewą nogą powraca na tor partnerki. Kontynuuje ruch już w jednym torze. Na zewnątrz i powrót. Na zewnątrz. Mogę zrobić kilka kroków. Po chwili powracam na tor partnerki. Powrót jest zawsze lewą nogą. Lewą nogą. Zauważcie, że gdybym wracał prawą nogą, wykonywałbym taki ruch zbyt szeroki, tak? Więc staram się, żeby to było jednak eleganckie, więc jak mówiliśmy o stopach, które są blisko siebie, to wychodząc na zewnątrz, wracam potem do stopy, blisko stopy partnerki, idąc za jej nogą, która właśnie podąża do tyłu. Wracam na tor partnerki, czy jakby wracam naprzeciw partnerki, tak? Wychodząc na zewnątrz, delikatnie przesunąłem się względem ciała partnerki, gdzieś o pół ciała, tak? Ale pilnuję, żeby to było mniej więcej tyle, a nie żeby nagle okazało się, że to jest to. Tego nie robimy, bo wtedy się mijamy z partnerką, już nie tańczymy z nią, tylko ze wszystkimi koleżankami, które siedzą i patrzą. Nie, nie, tego nie robimy. To się może źle skończyć. Dobrze. Do boczku. Na zewnątrz. Idę na zewnątrz. Wracam do środka. I prowadzę oczy do przodu. Kontynuuję ruch już na partnerkę. Na zewnątrz. Do środka. Zatrzymuję się. Tańczę oczy do przodu. Prawą na zewnątrz, lewą do środka, idę na partnerkę, zatrzymuję się, oczy do przodu, wychodzę. Jeszcze raz.
Możemy zacząć z kroku do boku. Wychodzę na zewnątrz. Do środka. Zatrzymuję się na prawej. Oczy do przodu. I wyjście. Cały czas pamiętam o tym, żeby utrzymać kierunek właściwy, czyli przeciwnie do ruchu swojego zegara. Dla Pani, tak jak powiedziałam, nic się nie zmienia i wbrew temu, iż wydaje nam się, że tu powstaje jakieś zamieszanie, to, że partner wyjdzie jakby na naszą prawą stronę, troszkę nam sprawę nawet ułatwia, bo stwarza więcej przestrzeni do ruchu. Czyli zobaczcie Państwo, mamy tutaj jakby swoje tory. Czyli partnerka ma swój, który jest blisko mnie, ale obok mnie. Ja idę swoim torem, który jest na zewnątrz, tak? Powrót powinien być płynny, ja ją cały czas prowadzę. Kiedy czuję, że zrobiło się miejsce, dopiero mogę wejść. Pomimo, że staramy się stawiać kroki w tym samym czasie, no to najpierw ja muszę pokazać partnerce drogę. Ja muszę jej pokazać, dokąd idziemy. Porque regresa lentamente, late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritará tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Udało się? Znakomicie. Spróbujemy zrobić sobie kolejną figurę. Poprowadzimy partnerkę do krzyżyka. To już jest rzecz wymagająca, która wymaga od nas
No, troszeczkę więcej ćwiczeń, no ale umówmy się. To są tylko zajęcia, które mają pokazać nam drogę, a potem w domu powinniśmy, no cóż, odsunąć meble, zwinąć dywan i ćwiczyć. Krzyżyk będzie tańczyła partnerka. Co to jest krzyżyk? Wychodzę na zewnątrz. W momencie, kiedy prowadzę partnerkę na jej prawą nogę, ręką delikatnie próbuję zmienić tor... Ramieniem. Ramieniem, tak. Próbuję zmienić tor jej kroku. To znaczy, jeśli nic nie zrobię, tylko po prostu wejdę, partnerka połączy stopy. Jeżeli delikatnie przesunę w tym momencie jej ciało w trakcie wykonywania kroku, to partnerka powinna zrobić krzyżyk. Sam w tym czasie robię baczność, przenoszę ciężar ciała. Dlaczego przenoszę? Przenoszę, ponieważ wspólnie zrobiliśmy właśnie krok. Tak? Czyli sfinalizowaliśmy kolejny krok. Wychodzimy lewą nogą znowu na tapę. Jeszcze raz. Na zewnątrz. W trakcie wyprowadzania kroku lewą nogą. Zauważcie Państwo, że nie wskoczyłem już do końca, tylko zatrzymałem się. Prowadzę partnerkę do krzyżyka. Partnerka robi krzyżyk. Zauważcie, że krzyżyk jest zrobiony, stopy są bardzo blisko siebie. Ja również łączę stopy, jest przeniesienie ciężaru ciała i wyjście. I to jest bardzo ważna informacja dla Pana. Jeśli Panie dostają energię do tego, żeby przenieść ciężar ciała, muszą od razu 100% ciężaru ciała pozostawić na tej nodze, która jest z przodu. Czyli dociągam lewą nogę i na niej staję. Staję, noga z tyłu zostaje wolna. Ona już jest gotowa do wyjścia, gdziekolwiek dalej zacznę prowadzić krok, a w tym momencie po prostu wychodzę. Bardzo często tutaj panowie zapominają też o tym, żeby jednak się zatrzymać w momencie, kiedy prowadzą partnerkę do krzyżyka. Oni w tym czasie nie podmieniają tej nogi, tylko lecą dalej i w tym momencie partnerkę przewracają nas. Tak? Czyli nie róbmy czegoś takiego, tak? Bo wtedy cały ten układ, który przygotowaliśmy, on nam się posypie. Pyk. Wychodzimy na zewnątrz i to jest ten moment, którego nie powinniśmy zrobić. Kolejny krok, tylko patrzeć. Jeszcze raz prawidłowo. Pyk, pyk, pyk. Zaczynam prowadzić partnerkę krzyżyk. Ja robię sobie baczność. Wyjście centralnie na partnerkę. Już wtedy nie wychodzę gdzieś tam na zewnątrz, tylko idę centralnie na partnerkę. Na zewnątrz. Pyk. Drugi krok. Krzyżyk. Wyjście. Gdybyśmy mieli sobie to w głowie policzyć, możemy sobie policzyć dla ułatwienia. Krok do boku traktujemy jako taki zapis techniczny, czyli nie liczymy go w ogóle, on jest 0. Potem robimy 1. Na 2 pamiętamy, żeby jak się zacznie 2, wprowadzimy partnerkę do krzyżyka. I na 3 to jest już obciążenie nogi. Dla partnerki jest to obciążenie nogi lewej, w moim przypadku obciążenie nogi prawej. Czyli potem już tylko jest wyjście. Tak? Czyli zakończenie całej naszej figurki. Jeszcze raz. Do boczku. 0, 1, 2, 3, wyjście. I wszyscy razem. Do boczku. To jest 0 i liczymy dopiero teraz. 1, 2, 3 i wyjście. Zauważcie, że na 3 jest zmiana ciężaru ciała i to powinno nam wyjść w grę, że robimy właśnie tą baczność. Do boczku. 1, 2, 3 i wyjście. Super. Ćwiczymy z muzyką. Thank you.
acaso no te amargues por su ausencia, que no vale ni la pena. Vamos, vamos, ¿para qué vas a tomarlo así si no se lo merece? No le hagas caso, que aún se puede ser feliz. ¿Qué importa si al fin de cuentas su desvío nos mostró que no tenía ni franqueza ni cariño? ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque puede ser golpeado corazón, que nos importa si todavía nuestra vida en esperanza es una amiga que nos presta su ilusión. Chciałobyśmy jako panie zatańczyć,
i widzimy sobie, że stoi tutaj. I teraz, jeżeli nasze oczy się spotkają, jeżeli partner również na mnie spojrzy, czy widzę, że na mnie patrzy, wykonuje jakiś taki zachęcający ruch, czyli nie tak, ale najczęściej jest to uśmiech i skinienie głowy. Tak? Czyli kiwamy sobie głową, żeby się upewnić, że na pewno patrzymy na siebie, bo czasem te sale, na których tańczymy milongi, są duże i tutaj obok mnie mogą siedzieć jeszcze trzy inne panie, które również patrzą na Kubę i chcę być pewna, że to naprawdę o mnie chodzi, więc uśmiecham się do Kuby, wykonuję skinienie głową. Jeśli Kuba do mnie skinie i ja odpowiem na to skinienie twierdząco, to jest dla niego sygnał, żeby do mnie podejść. Ja cały czas czekam, aż partner po mnie przyjdzie, czyli siedzę sobie tam, gdzie siedziałam, nie zrywam się, nie biegnę do niego, tylko czekam. Najczęściej spotykamy się na parkiecie. Partner nie zawsze musi podejść do krzesełka, przy którym stoi partnerka, tylko podchodzi już do tego miejsca na parkiecie najczęściej, z którego już nie będzie jakiegoś dyskomfortu czy wątpliwości, że on prosi tą partnerkę obok. Dopiero wtedy partnerka wstaje i spotykamy się już konkretnie na parkiecie. Czyli oczywiście na milongach mnóstwo jest z tego tytułu i zabawnych historii, że wstają trzy partnerki, bo przecież na milongach czasem jest mnóstwo ludzi. Także czasami ta nasza męska duma cierpi, pomimo że zostało to tak obmyślone przez tych wszystkich macho argentyńskich właśnie, żeby facet, który podchodzi do partnerki, robi tak, żeby nie spotykał się z odmową, bo przecież wszyscy by to widzieli. Stąd jest właśnie ten mechanizm, ten schemat, który wydawałoby się niweluje tą możliwość takiego oficjalnego otrzymania kosza na oczach wszystkich, a jednak te historie jednak się zdarzają, więc najczęściej jest to po prostu najpierw mirada, czyli to spojrzenie, o którym wspomniała Małgosia, czyli nawiązanie kontaktu wzrokowego. Jeśli nie chcemy z kimś tańczyć, w ogóle unikamy raczej tego jego spojrzenia. Ta osoba już wie, że nie chcemy w tym momencie tańczyć. Nie dlatego, że go nie lubimy, tylko po prostu akurat to nie jest ten moment. Czasami to jest tak, że nie pasuje nam muzyka, nie wiem, właśnie przyniesiono nam herbatę, albo po prostu mieliśmy tandę życia i chcemy po niej odpocząć. Także najpierw jest mirada, spojrzenie, a potem właściwe KBSO, czyli skinienie głową. Kabesa to jest głowa, powiesz Państwu, więc mirada, spojrzenie i potem dopiero kabesa, stąd określenie. Kabeseo, czyli proszenie wzrokiem. Proszenie wzrokiem, czyli zapraszanie się do tańca właśnie poprzez kabesa. Przy czym to, co Kuba powiedział, oczywiście jest nie do końca prawdą, bo jak partner, mając na myśli konkretną partnerkę, podejdzie i zerwą się trzy panie, no to duma jego męska duma raczej na tym nie ucierpi, wręcz przeciwnie. Będzie mile połechotana. Natomiast ucierpieć mogłaby ta jego duma, gdyby do mnie podszedł, a ja po prostu poszłabym tańczyć z kimś innym, albo wręcz mu odmówiła prosto w twarz, mówiąc: nie, ja nie chcę z tobą tańczyć. Więc żeby uniknąć takich sytuacji, właśnie stworzono KBSO, które pozwala nam w taki bardzo subtelny sposób wyrazić zgodę, przyzwolenie na ten taniec albo po prostu odmówić. I na milondze w czasie partiny, czyli tej przerwy między kolejnymi tandami, właśnie mnóstwo jest napięcia i takiego i to KBSO lata w powietrzu z jednego końca sali na drugi. I partnerzy w ten sposób się proszą, zapraszają do tańca. Osoby, które nie tańczą i przyjdą na milongę, często właśnie nie wiedzą, jak to się dzieje, że kończy się cortina, zaczyna się kolejna tanda i ci ludzie już są połączeni w parę. Oni już tak naprawdę wiedzą, kto z kim tańczy i zaczynają kolejną tandę razem. A to właśnie jest ta cortina, jest właśnie po to, żeby to proszenie do tańca mogło mieć miejsce, żeby był na to czas. No dobrze, okay, opowiadaliśmy trochę. Możemy iść na milongę, oczywiście jak troszeczkę wszystkie restrykcje się zniosą. Tak. No dobrze, kontynuujemy naszą lekcję.
Co jeszcze możemy zrobić? Ja bym chciał, żebyśmy połączyli teraz te elementy, które już przećwiczyliśmy. Mam nadzieję, że teraz Państwo, słuchając teraz kilku ciekawostek z tangowego życia, no, przećwiczyli już te elementy, które dzisiaj pokazaliśmy. Czas połączyć to wszystko razem. To znaczy spróbujmy połączyć to oczo razem z krzyżykiem, a właściwie najpierw krzyżyk, a później prowadzenie partnerki do oczo do przodu. To jest oczo do przodu, ponieważ jest jeszcze oczo do tyłu, ale to już temat na kolejne ewentualnie spotkanie. Do boczku, na zewnątrz, krzyżyk. Przypominam, że mamy te nogi wolne, partnerka ma tą wolną, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebym zaprosił ją do oczo do przodu. Znakomicie. Krzyżyk. Oczo do przodu. Od razu z krzyżyka nie wychodzę dalej, tylko zatrzymuję się i włączam ten mechanizm, który poznaliśmy przy oczo do przodu, tak? Przy prowadzeniu oczo do przodu. Czyli już nie mam na myśli, że muszę jak najszybciej z tego się wydostać tam, tylko zapraszam partnerkę od razu do oczo do przodu. Raz. Krzyżyk i od razu oczo. I wychodzę. Krzyżyk. I oczy. Super. Czy spróbujemy z muzyką? Zapraszam. Su alma soportó mi frenesí, mis celos terminaron en locura y en medio de un infierno me perdí y vi neblina en sus ojos cuando mis dedos de acero en su cuello de nada bordaron un collar. Rodó besando mis manos y apenas pudo gritar. Su voz se ahogó sin reproche y así mansamente tuvo fin su noche. Tengo su angustia en mis ojos y no la puedo arrancar. Señor juez, con esta historia de un crimen tan perverso y tan brutal que no haya ni una mancha en su memoria y sepan que era buena y le hice mal.
udały, jakie mogłyby się tu pojawić pytania? Mogłyby się pojawić na przykład problemy z wykonaniem pivotu, czyli tego takiego półobrotu, tego dokręcenia nóg między jednym a drugim krokiem w oczo. Co jeszcze mogłoby być tutaj trudne? Przećwiczmy najpierw pivot, o którym mówiła Małgosia. Krzyżyk. I to jest moment, w którym partner, jeśli nas pociągnie, wpadniemy na siebie, więc pamiętajmy o tym, żeby się leciutko spiwotować i wtedy delikatnie od razu zabieramy partner. Przy czym ten pivot, pamiętajcie panie, jeżeli stoimy w krzyżyku, stoimy tak naprawdę, ciężar ciała mamy na nodze lewej i na lewej nodze wykonujemy pivot. Będzie nam troszeczkę łatwiej wykonać ten pivot, jeżeli uniesiemy delikatnie obcasy do góry. Czyli stoję na lewej nodze, ale nie stoję na całej nodze, tylko to, co Kuba mówił wcześniej, bardzo ważne jest, żebyśmy w tango stali głównie na śródstopiu. Wtedy będzie nam łatwiej. Więc jeżeli stoję na śródstopiu, delikatnie uniosę obcas, od razu jest mi łatwiej się skręcić. Tutaj generalnie jest bardzo trudno się kręcić, ponieważ mamy taką betonową podłogę dzisiaj do dyspozycji. Jeśli macie Państwo parkiet w domu, to będzie dużo łatwiej. Więc stoimy w krzyżyku, delikatnie się skręcamy i wtedy wychodzimy, tak jak mówiłam, krok, pierwszy krok w oczu to jest krok do przodu. I ważne jest też to, żebyśmy nie próbowały niczego przyspieszać. Czyli wyszłam krok, dostawiam lewą nogę i teraz dopiero stojąc na prawej nodze, unosząc delikatnie obcas, skręcam się. Tak, żeby nie było takiej sytuacji, że jestem w krzyżyku, wykonuję lekki pivot, wychodzę i teraz już chcę bardzo szybko wykonać wszystkie te elementy, żeby wrócić przed Kubę, wrócić przed partnera. Oczywiście można oczy tańczyć szybko, ale ważne jest, żeby te elementy były zachowane, ponieważ tylko wtedy to ładnie wygląda. Więc jeszcze raz jesteśmy w krzyżyku, jest delikatny pivot, wychodzę, krok do przodu, dołączam lewą nogę, pivot na prawej i wychodzę lewo do przodu, wracam przed Kubę i znowu dołączam prawą nogę i teraz dopiero się skręcam na lewej nodze, żeby być z powrotem przed partnerem. To uniesienie obcasa, o którym mówiłam i to, żebyśmy, kiedy pamiętamy o śródstopiu, znacznie nam pomaga wykonywać pivot. Czyli jeszcze raz krzyżyk. Widzicie Państwo? Nie robimy czegoś takiego. Wtedy już wpadliśmy na siebie na starcie i na pewno będzie ciężko nam ustać taki mówiąc językiem skoków. Wpadliśmy i nie było tego dostawienia nóg, które jest ważne, czyli nie tak, tylko... Zauważcie też ważną informację, tu jesteśmy cały czas w tym objęciu, tak, partnerka nie uciekam z objęcia, tak? Czyli nie robimy nagle czegoś takiego, że partnerka idąc odwraca się gdzieś ode mnie. Jakby nie interesowałem samo wykonanie ćwiczenia, tak? A nie interesuje jakby tutaj, co się dzieje między nami. To musi pozostać, tak? To jest bardzo istotne. Czy jeszcze raz, jakbyśmy mieli to rozłożyć na czynniki pierwsze, zaczynając od krzyżyka. Krzyżyk. Delikatny pivot, tak żeby mi było wygodnie. Partner mnie prowadzi wyraźnie tam, więc krok, dostawienie, pivot, zaproszenie krok, z powrotem. Dostawienie, pivot. Góra jest cały czas ze sobą. Super. Poćwiczyliśmy. Znakomicie. Trzeba coś dorzucić dla panów. Cały czas panie robią oczy, panie robią krzyżyki. Panowie nie mogą zostać bez niczego. Zobaczcie, możemy sobie dołożyć krok w momencie, kiedy robimy krzyżyk. Jestem, tą nogę mam wolną, więc mogę ten jeden krok do tyłu zrobić razem z partnerką. Przypominam, idę lewą nogą do tyłu, ponieważ na prawej stałem. Zabieram nogę, rotuję partnerkę i powrót. Czyli oczo, które robi partnerka, ja w tym oczo jej towarzyszę. Krok do tyłu, rotacja, zabieram nogę, przenoszę ciężar ciała na nogę prawą, ponieważ ona robi też krok i wychodzi.
Jeszcze raz, popatrzcie z boku. Krzyżyk. I wychodzę. To znaczy zapraszam ją, plus zabieram moje plecy w tamtym kierunku. Krok, widać? Razem wychodzimy. Kończę krok. Rotuję partnerkę. Przenoszę cię do ciała w momencie, kiedy ona robi krok. I wyjście. Jeszcze raz. Krok, finalizuję krok, rotuję partnerkę, zapraszam, przenoszę ciężar ciała, wychodzę. Spróbujmy zatańczyć to z muzyką. Jeśli wam nie wychodzi, przerwijcie i spróbujcie jeszcze raz przeanalizować wszystkie elementy, bo naprawdę tutaj bardzo ważne jest to zgranie się, tak? Żeby ani partner, ani partnerka niczego nie przyspieszali albo nie pomijali któregoś elementu. Festiwalowej na kolejną lekcję, którą poprowadzą Magda i Micha.
Zapraszamy także w dniu jutrzejszym, tak, czyli w niedzielę festiwalową. Zapraszamy na kolejne dwie lekcje, które będą o tej samej porze, pojawią się na kanale o godzinie 11.30, a kolejna lekcja potem o 13.30. To już będą lekcje dla osób tańczących, bardziej zaawansowanych, to znaczy, że nie mamy się inspirować. A lekcja o 13.30 będzie prowadzona przez mistrza, samego mistrza świata Fabiana Peraltę i Josefinę Bermudez, czyli lekcja, no już mistrzowska, na którą serdecznie zapraszamy. No dobrze, czyli co? Podsumowanie. Zadajmy zatem wszystko, co było na dzisiejszej lekcji. Postaramy się to włożyć w nasz taniec, natomiast Państwo starajcie się po prostu te elementy zapamiętać, a potem oczywiście przetańczyć. Jeszcze raz omówimy. Najpierw chodzenie we wszystkich możliwych kierunkach, czyli mam jedną nogę wolną i to ja wybieram sobie w tym momencie, kiedy stanę, dokąd chcę pójść. Czy chcę kontynuować przód, czy pójdę bok, czy pójdę. To już jest bardzo duża umiejętność. W ten sposób możemy naprawdę przetańczyć cały wieczór bez wstydu. Jeżeli tylko będziemy robić to umiejętnie, to wszystko naprawdę będzie miało sens i będzie bardzo przyjemne. A przecież o to chodzi w momencie, kiedy idziemy tańczyć. No dobrze. Co jeszcze? Kroki w trzech kierunkach. Ponadto nauczyliśmy się prowadzić partnerkę do oczu, do krzyżyka, najpierw zacznę po kolei, czy do krzyżyka, czyli robię ten nasz outside, wchodzę na zewnątrz partnerki i wprowadzę ją do krzyżyka. Krzyżyk przećwiczony, krzyżyk albo wyjście normalne. Zróbmy osobno oczu, przypominam. Stajemy w oczy na mojej prawej. Zapraszam partnerkę do oczu. Cały czas pilnujemy naszej sylwetki. Cały czas pilnujemy podłogi, żebyśmy to pewnie po niej stąpali. Nasz krok musi być pewny. Czyli zatrzymuję się. Wprowadzę do oczu. Wychodzi super. No i teraz wszystko, czyli outside i oczo połączone z krzyżykiem, a właściwie najpierw krzyżyk, a później oczo. Super. Do tego dokładamy ten krok magiczny dla panów, kiedy jeszcze towarzyszą partnerce. Czyli już nie stoimy tylko i patrzymy, jak partnerka robi oczo, tylko pomagamy partnerce się być z nią, znaczy jesteśmy z nią. Staramy się jak najdłużej. O, właśnie, razem z nią. Dobrze. Spróbujmy jeszcze chwilkę to zrobić z muzyką. Specjalnie jest to niezwykle istotne, ponieważ tańcząc do muzyki też proponujemy Państwu pewne rozwiązania. Jak pewnie zauważyliście, to nie jest tak, że my słuchając tej muzyki tangowej nie idziemy na każdy takt, na każdy bit. My opuszczamy nieraz takty, to jest oczywiście już dużo wyższa umiejętność wsłuchanie się w to i tańczenie z pauzami. Natomiast chcemy tym też pokazać, że nie musimy zawsze zdążyć z tym kolejnym krokiem, tak? Nie musimy od razu się gdzieś wyrywać, bo po krzyżyku muszę zrobić od razu oczu do przodu i wtedy może być to komiczne, jeśli tu się coś nie powiedzie, a ja już partnerkę ciągnę do kolejnego kroku, a ona jeszcze nie była gotowa. Dlatego zwróćcie teraz Państwo uwagę, my puszczamy muzykę i zobaczmy, jak to wygląda z pauzami. Czy ja mogę czekać? Mogę. Oczywiście te pauzy tworzą klimat później w tangu. I zapraszam partnerkę do kolejnego kroku po przepuszczeniu taktu czy dwóch, ale wychodzę oczywiście zawsze w rytmie, to jest istotne. Zwróćmy teraz na to uwagę, tańcząc już wszystkie elementy, które dzisiaj na lekcji poznaliśmy.
Buena como nadie, linda como el sol, reinaba por su pinta en el salón. Bailando un tango nació nuestro romance, mientras la orquesta tocaba estos compases. Cuatro compases que alegraron mi triste corazón con un divino amor. Tango milongón, suave y compadrón, que puso el encanto entre mis brazos. Y hoy junto al calor de su tierno amor, enterré la angustia de un fracaso, ya no lloro la maldad de aquella. Ahora vivo tan feliz con ella. Buena bandoneón que en mi corazón quiere esos compases recordar. Compases milongueros que fueron la emoción de un nuevo y dulce amor. Ok. No es super. Zapraszamy kochani na wszystkie wydarzenia festiwalowe. Przypominam, że te warsztaty są prowadzone w ramach Dias de Tango, które są co roku w Łodzi, a właściwie w tym roku musieliśmy napisać, że w sieci, ze względu na sytuację, która panuje na świecie. Zapraszamy na wszystkie wydarzenia, jak już wspomniałem, są bezpłatne. Na stronie diasdetango.pl znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące innych wydarzeń, a jest tego sporo. Są wykłady także o tango, o historii tanga, o muzyce. Są milongi wieczorne i nocne, na które zapraszamy, żeby właśnie sobie na nich tańczyć razem w domu. No i wisienka na torcie, czyli koncert. Koncert festiwalowy, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 19:00. Jest to koncert, który będzie transmitowany online z Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Na koncercie zagra dla nas Polska Orkiestra Bamba Negro i zaśpiewa z nimi argentyński śpiewak Carlos Sule. Na koncercie będzie można również zobaczyć pokazy tanga. Wystąpią tam trzy pary tańczące do muzyki na żywo. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie jako organizatorzy wydarzenia. Zapraszamy również Państwa do wsparcia naszych działań, ponieważ w tym roku festiwal wspiera głównie polskich artystów. Więc jest to rodzaj takiej tarczy finansowej również dla artystów, którzy z nami pracują, a pracujemy już, jeśli chodzi o festiwal, nasza fundacja, która jest organizatorem festiwalu, właściwie to jest 10. edycja, więc od ponad 10 lat pracujemy na festiwal tanga w Łodzi, wspierając artystów z całego świata. No i w tym roku szczególnie jest to adresowane dla artystów z Polski. Może wydać się zabawne, bo pierwszą milongę dzisiejszą zagra Alper Ödgül z Turcji. Natomiast Alper, proszę Państwa, ma polskie serce, to jest człowiek, który gra Chopina, jest pianistą. Także wspieramy także ludzi, którzy gdzieś tam polską kulturę propagują na świecie. Oczywiście Carlos Rolet też jakiś czas mieszkał w Polsce. Zarówno Fabian Peralta też jakiś czas mieszka w Łodzi i tak naprawdę to są wszystko ludzie, którzy mają polskie serce. Zachęcamy również do wspierania naszych działań. Tak jak wspomniałem, wydarzenia są bezpłatne, ale można działalność statutową fundacji wesprzeć darowiznę. Lekcje prowadzili dla Państwa Jakub Kania i Małgorzata Chojnacka. Zapraszamy na lekcję tanga w Łodzi, Tango Łódź.
Zapraszamy również, gdy sytuacja wróci do normy, na lekcje tanga u naszych warszawskich przyjaciół, którzy poprowadzą kolejne lekcje, czyli Magda Wójcik, Magda Skawińska-Wójcik i Michał Wójcik, a jutro Mateusz Kwaterko i Kasia Chmielewska. No i wspomniany już mistrz Fabian Peralta i Josefina Bermudez. Z tego miejsca chcemy także wspomnieć, że festiwal może się odbyć dzięki wsparciu, dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.